przyjechali z wielu różnych zakątków Polski. Gmina Władysławowo, Sklepowa. Strzelce Opolskie. Z Wrocławia, spod Wrocławia dokładnie. Kęty, obok Oświęcimia. Wszystko po to, by poczuć atmosferę wielkiego sportowego święta. Bardzo pozdrawiamy całą Polskę, wszystkich skoczków. Jest super, dopiero przeszliśmy tutaj, ale już nam się podoba. Kolejny raz z rzędu jesteśmy. Z reguły co roku, jak w Wiśle powstało, to się zaczyna jeździć. To jest coś niesamowitego, po prostu przeżyć skoki w górach. Podobnie jak w poprzednim roku, inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich miała miejsce na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Jak zapewnia Apoloniusz Steiner, nasi zawodnicy są znakomicie przygotowani na nowe wyzwania. Oni są świetnie przygotowani do tego sezonu. Jest bardzo dobra atmosfera, bardzo dobra motywacja u zawodników. Te nowinki różne sprzętowe, to podnosi jeszcze motywację. Też zostały już wdrożone, przetestowane. Sprzęty mają najlepsze, jakie trzeba. Dwóch serwismenów stałych i jeszcze współpracujemy z jednym serwismenem, który zajmuje się tylko płozami nart, prawda? Więc jest biomechanik, naukowcy i tak bardzo szeroko tą współpracę. Zespół, sztab szkoleniowy ten stały to jest 7-osobowy, ale kolejne 10 osób współpracuje. Fizjoterapeuta, lekarz. To jest bardzo ładnie przez Stefana Hongera organizacyjnie spięte i funkcjonuje dobrze. Kibice również nie mają wątpliwości, do kogo w tym roku będzie należeć palma pierwszeństwa. No bardzo dobrze by było, żeby to się powtórzyło, co było w zeszłym sezonie. No wiadomo, że nasi! Obojętnie kto, byle nasi! Prócz corocznych wyzwań, takich jak turniej czterech skoczni oraz nordyckie Row-R, skoczkowie będą walczyli o medale Mistrzostw Świata w austriackim Seefeld. Zawsze wybiera się tę najważniejszą imprezę, czyli w tym przypadku są to Mistrzostwa Świata. Na pewno jest turniej czterech skoczni, konkursy właśnie u nas w kraju i tak dalej, więc gdzieś tam te priorytety ustala się od razu w danym sezonie, co jest najmocniejsze, a później idzie już z górki, potem już zawodnik nie myśli. Zresztą jak zawodnik pojawia się na skoczni, na zawodach, nieważne czy to jest w Polsce, czy to jest za granicą, czy to są Mistrzostwa Świata, czy Puchar Świata, zawsze stara się skoczyć jak najlepiej. Adam Małysz, legenda polskich skoków, zawodnik, który gromadził przed telewizorami miliony kibiców, twierdzi, że nie tylko Kamil Stoch może dać nam w tym sezonie wiele radości. Trzeba się dosyć mocno przyjrzeć, jeśli chodzi o Kubę Wolnego, o Piotra Żyłę, które naprawdę na ostatnich treningach pokazywał, przyswajał nam wiele radości, bo skakał bardzo daleko. Jest Dawid Kubacki, który przez lato się zaczynał rozkręcać, koniec już był taki przytupem i wczoraj drugi w kwalifikacji. Także ja jestem spokojny i też pełen optymizmu, że w tym roku po raz kolejny będziemy walczyć o te najwyższe podium. Współcześni mistrzowie nie muszą się obawiać, że zabraknie następców. Ci już trenują i być może wkrótce zobaczymy, jak szybują nad zeskokiem podczas zawodów Pucharu Świata. Jak zauważyłem pierwszy raz Adama Małysza i Kamila Stocha, jak miałem prawie 5 czy 4 lata, zacząłem naśladować ich skacząc ze kanapy. I rodzice jak zauważyli to, to zapytali się mnie, czy chcę to robić to samo, co oni. I powiedziałem tak i w wieku 6 lat pierwszy raz stanąłem z nartami pod progiem w Bystrej. My cały czas wspieramy swoich dzieci. My jesteśmy generalnie z rodziny sportowej. Ojciec mojego męża był na dwóch olimpiadach i w Sapporo i w Innsbrucku, więc sport, zwłaszcza zimowy, jest w naszym życiu od zawsze. Ja jestem również trenerką gimnastyki artystycznej. I wiemy, że żeby wychować dobrego sportowca, to podstawą jest po prostu wsparcie rodziców w trudnych dla nich momentach i w tych szczęśliwych. Jesteśmy z nimi na każdych zawodach, jesteśmy z nimi na każdym treningu. Jest to dla nas, jest to część naszego życia i nie wyobrażamy sobie inaczej. I tam gdzieś te dzieci w przedziale wieku między 8 a 12 rokiem życia, często jeżdżę na takie zawody i obserwuję i już widzę, że tam mamy takie diamenciki, perełki, to będą wielcy mistrzowie, ale za 15 lat. A za 15 lat będziemy w roku 2030 i dalej, prawda? Więc myślimy naprawdę bardzo perspektywicznie. Ta grupa pracuje na wielki sukces sportowy, a dzieci niech z tego korzystają poprzez poprawianie im warunków do rozwijania się, prawda, w skokach narciarskich. To jest niezmiernie cieszące i też ja cały czas marzyłem wręcz o tym, że po moim zakończeniu kariery, że będę miał przekazać komu pałeczkę i żeby to ciągli dalej. Cieszę się, że to nie jest jeden zawodnik,
tak jak Kamil Stok, ale mamy ich paru, tych zawodników, a też mam głęboką nadzieję, że ta młodzież cały czas będzie dobijać i te skoki pociągną przez wiele lat. Zanim jednak młodzi skoczkowie zastąpią obecnych mistrzów, ci drudzy muszą potwierdzić jak co roku, że należą do najlepszych na świecie. W sobotnim konkursie drużynowym nie mieli z tym problemu, wygrywając zawody z przewagą ponad 11 punktów nad Niemcami.